I przed nami czwarty odcinek z płatnego dema. Kurczę, muszę być bardziej rozważny przy dobieraniu słów. Kurczę, no jak na demo to całkiem sporo. Ale czy stówkę? Tam dobra, już nie ma co gadać. Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol i jedna z czterech dodatkowych misji, misja przedostatnia, pozostaje później jeszcze ta, z którą ja się osobiście długo męczyłem, więc zostawiam ją na koniec, ale tymczasem do zniszczenia 3 albo i więcej dział przeciwlotniczych, więc jedziemy z koksem. Yes. I jak tym razem potoczą się losy seryjnego usypiacza? Nie no, bo sorry, pistolet na usypiające strzałki to jest moja broń ulubiona, no. Non-lethal, niezabójcza. Their objective is to seize control of it. And the one thing that could get in their way is the base's anti-air defenses. Dokładnie, czyli jakaś grupa militarna chce dokonać nalotu powietrznego na tą właśnie bazę i ją zniszczyć, więc na początku musimy zająć się działami przeciwlotniczymi, żeby mogli podlecieć tutaj bez problemu. And the Marines will begin their assault. They don't know you're there, so you need to exfiltrate before they arrive. Okej, dobra. Czyli wiemy wszystko. Rozwalić 3 minimum działka, a następnie oddalić się w te pędy. Więc tak, może najpierw uśpijmy tego pana. Tylko tak, kurczę, oczywiście się musiał schować. Oj, tu jest żołnierzyk. Cześć, witam. A może od razu seryjny usypiacz niech zaatakuje, bam. I to nie był najdalszy headshot, ale się pan pojawił. Widziałem. Ej, ale co, z takiej odległości nie da się? Bo zazwyczaj jak się celuje w kogoś, to i tak zostaje oznaczony. No, muszę sam to zrobić. No, trochę teraz daleko, ale w plecy chyba dostanie. Tak jest. Coś go dziabnęło, pewnie komar. Nie zwracaj uwagi. Okej, okay. To tu będzie pierwsze działko, które rozwalimy. Tylko za pomocą czego? Oczywiście za pomocą C4. Może też zwykłym granatem ręcznym, ale po co? Ja może tu się delikatnie wspiąć, tylko zaczepić C4, oddalić się i następnie najzwyczajniej w świecie to wszystko wysadzić w cholerę, ale można też poczekać i podłożyć od razu wszystkie 3 ładunki. O, shit. Zwierzy, tak? Strażniczej? Dobrze chyba myślałem. O, shit! Hej, dość go. Zapnąć? Czy ktoś mi widzi? Dobra, ja chodź tutaj za narożnik. Cholera, jest alarm. Dobra, to sorry koleś, ale idziesz spać. I wysadzamy od razu. Boom! Dobra, to odwróci ich uwagę. Czyli tak sądzę, że na ćwierć sekundy. Żebym tylko zdążył... O kurde, dobra. Seryjny usypiacz. Sadzi headshoty strzałkami. Haha, same headshoty. Ej, dobra, bo z tej strony mi zaraz kościół wypatrzy. Tam widzę cel numer 2 i cel numer 3. No, alarm już jest, oni gdzieś biegną. Biegną pewnie do miejsca eksplozji, ale tutaj sumę, oh shit. O, będzie problem z headshotem. No chyba, że? Chyba, że to weszło. Tak jest! Pięknie, kurde, następny. Kucaj. No, tu trzeba przeskoczyć. No nie na dach! Kurde, wężu, no złaź to! No świetnie. Skacz im pod nos dosłownie. Świetny pomysł. Dobra, dobra, ale spokojnie przechodzimy sobie. Dziarsko między namiotami. Gdzieś tu jest kolo. Dobra, może dalej w kucki i przeładowując pistolet na strzałki. Coraz mniej strzałeczek, to jest martwiące. No ale dobra, chyba dostaniemy się. Bardzo blisko. Nie zabijając nikogo praktycznie. Jeszcze. Nawet tamten jeden został przyduszony. Tylko, kurczę, nie posłałem mu strzałeczki prosto w głowę. Niedobrze. Ale temu może się uda. Same headshoty. Nie no, sorry, na samym początku przecież był jeden, który nie był headshotem. Fuck. No dobra, ten się oczywiście musi przemieszczać na nieodpowiednim momencie. No. Główka? Nie, dostał w ramię chyba, ale... No a teraz? No kurde, koleś. Śpi! Na. Dobra, teraz tam tego jeszcze. O, shit. Dobra. Chyba w nogę dostał. Teraz w okolice korpusu. Dobra, wystarczy.
co, gdzie, kto? Kto się strzelił? Że ktoś śpi w trakcie zmiany swojej, w trakcie warty. Ten? Główka? Cholera, nie. No teraz dostał strzałeczkę bankowo. I headshot. Pięknie poprawiony. Jeszcze tamtego też, bo coś nie chce i spać, kurde. No, ale teraz już śpi grzecznie, smacznie. Więc zostaje 8 plus 3 strzałek, czyli 11. Oj, 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 oj. Nie. Moment, alarm w dalszym ciągu jest w trakcie, szczyt. Dobra, to może zróbmy w ten sposób. I tak go rozwalmy, no tylko musisz łepek wychylić, pięknie. Dobra, i mamy okazję, żeby, oj, fuck, podłożyć te cztery, ale tam jest koleś. Więc zróbmy to szybko. Dobra, i Wiksa. Kurczę, ten zginie, niedobrze. Miało być bez takich śmierci. Moment, tam jest kolejny anti-aircraft gun, czy nie? Zresztą dobra, zaraz trzeba będzie ich uwagę skupić na tym miejscu. Tej, jest kolejny. Dobra, to wysadźmy dwa od razu. Reinforcements inbound, niedobrze. Ale headziki? Kurde, to nie był head. No to też nie był head, ale no tutaj go trudno, zasypiemy strzałkami po prostu. Byłby poszedł spać szybciej. O! Gdzie idzie ten jeep? Oh shit. Dobra, ale pojechali dalej. Ej, ty już powinieneś spać dawno, kolego. Pięknie. No, powiedzcie, że weszło. No! Dobra. Wszyscy ładni, grzecznie, smacznie śpią, ale tutaj podkładam drugie C4, jeżeli można podłożyć dwa symultanicznie. No, można i oddalamy się może. Tu, tędy sobie pójdziemy. Dobra, no to boom. O, fuck. No super, na sam koniec. Ale i tak headshoty, nie myślę, że i tak headshoty sadzę. Niestety nie, ale dobra, już klasycznie, trudno. Ktoś zginie. Na szczęście nie wąż. Dobra, nara. Jak out of... Ej! What the hell? No przecież nie miałem właśnie uciekać. Ach, trudno, sfailowałem. Trzeba spróbować jeszcze raz. Tylko w którym miejscu był checkpoint? Mam nadzieję, że tuż przed tym, jak mnie zauważyli, ale też tuż po podłożeniu drugiego C4. Dobra, jak tam? Jestem tutaj, ale czy wszystko wysadzone? A, nie, pięknie. Wszyscy śpią dookoła. A, sorry, trzeba było słuchać Kazuhiry Millera po prostu. No jeszcze trzeba rozwalić pojazd. A też żołnierze. Kurczę, on jedzie tutaj akurat, fuck. Niedobrze. Nie ma przypadkiem jakiejś rakietnicy tutaj, wyrzutni rakiet, co? Oh, shit. Headshot? Nie. Headshot? Nie. Shit, dobra, duś go. Momentalnie, bo tam ktoś na ciebie patrzy. Ej, no nie wierzę, gość widzi, że ktoś kogoś dusi w oddali i kurde, nie reaguje. Moment, gdzie jest ten wóz opancerzony? Tam, oh, shit. A czy ja mogę z nim walczyć? Kurde. Ja nie mam nic takiego, co się nadaje do walki z tym przeciwnikiem. Fucking shit, niedobrze. O, dostał. W plecki dostał. Jeszcze raz. Ale co, kto? Kto ma być ok? O kogo pytasz? Dobra, o kurde, podjeżdżę tutaj. Cholera, co, trzeba było C4 podłożyć na drogę. Żebym tylko wiedział. Ile mam C4 jeszcze? No trochę jest, ale jednak... Preferowałbym wyrzutnie rakiet. To bym to zrobił Peace Walker style. Okej, dobra, skradamy się. W poszukiwaniu wyrzutni rakiet. Ej, dobra. Pokaż główkę. Oj, to nie była głowa, to był chyba kręgosłup, ale... Shit! Ten? Jedna? No to musi być headshot. No! No przecież to weszło! No. Jeszcze koło wybuchającej beczki akurat, no to pięknie. Super, świetnie, ale dobra, no to zróbmy tak, podłóżmy C4 na drogę. Koło siebie, w kilku miejscach, bo on tu jedzie. Dobra. No chodź tu, chodź.
No podjedź, no przecież... No i cały misterny plan. Piździeć. Co teraz? Co jeszcze mi zostało? Granaty? No mam granaty, 4. Czy ja tym coś zdziałam? Cholera wątpliwe, już do mnie strzelają nawet zwykli żołnierze. No dobra, czekamy wyrzutni rakiet. Oj, shit. Dobra, ale jeszcze zdążę wyłączyć sobie i latarkę, i tłumik. Dobra, wszystkich do piachu. A co tam, nie będziemy się teraz potyczkować, kiedy ściga mnie opancerzony pojazd. Oh, fuck. Desperacko poszukuje wyrzutni rakiet. Ej, co to było? Nie, to tylko wózek. Albo jakieś nosze. Pewnie do przewożenia jeńców wojennych. Ej, kurczę, szukam jakiegoś magazynu, do którego będę mógł wejść i wziąć wyrzutnie. Albo faktycznie zawalczymy granatami. Kurde, dobra, tak zróbmy. A co tam, przecież to jest Big Boss. Ten tytuł, no naprawdę, nie dostał go za darmo. No chodź, 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 widzisz mnie? Chyba nie. Dobra. Ale tam dużo żołnierzy, dużo żołnierzy. Dobra, już wiedzą, gdzie jestem. Dawaj te granaty, wężu, dawaj te granaty. Lecą jak cholera, dobra. Narka. No, zapomniałem, że można się rzucać jeszcze dodatkowo. Ej, co tu było? Ej, jest kościół z wyrzutnym rakiet, dobra. Dawaj ostatni granat. Trudno, ale mamy teraz jeszcze to. Jeżeli uda mi się przejąć... Kurde, dobra, gdzie był ten rakieciarz? Tam gdzieś, kurde, dobra, może tutaj za pojazdem się uda przytrzymać. O, shit! Był jednak chyba w innym miejscu. Jest, to jest on? Dobra, tam widzę, jest. Dobra, w ten sposób. First person perspective, goddammit, oh shit. Chyba źle wybiegłem. Nie. Dobrze, że chybiłeś. Oj, dobrze, dobra, dawaj to. Podnoś. Dobra, nara. Gdzieś się tylko delikatnie oddalić, zmienić na rakiety, o fuck. Dobra, moje plecy są teraz dziurawe jak sito. Gdzie on jest, tam? A, kurde. Zmarnowałem, ale pamiętajcie, 3 strzały. Powinny starczyć. Ej, albo te granaty jednak zrobiły więcej niż sądziłem. Dobra, czyli oddalić się mogę już kulturalnie, ładnie, grzecznie tam, gdzie chciałem poprzednio. Co jest? Co, chcą to wszystko wysadzić jeszcze jak tu jestem? Porąbało? 3 minuty? Biegnę! O kurde, nie, wężu, nie tak. Szybko, zmień na tą broń, bo chyba jeżeli spotkamy jakiegoś żołnierza tutaj, to raczej nie rakietą w ryj, tylko kulkę w głowę. Dobra, Kazuhira już jest. Pięknie, idealne zgranie w czasie. Dobra, no muszę na ciebie czekać wręcz. A przypominam, czas nagli bardzo. No i teraz będą szukać, a już odlatuję, pięknie. Troszeczkę spóźniony zapłon, panowie, ale... Co tam? O, coś się jeszcze wydarzy? Coś dłuższa taka scenka niż zwykle? Ej, to było kłamstwo. Że 3 minuty. To było 30 sekund. Nie no, spoko. Dobrze się udało uciec w porę. No właśnie, Mother Base jest nazywane domem i taka destrukcja w pierwszym odcinku. Fucking shit. No będzie zemsta na pewno. No dobra, widzicie 12 minut tylko i znowu B. Kurde, co jest? Powinno być A. Przecież nie gram pierwszy raz tej misji. Dosłownie drugi raz. Dokładnie drugi raz. No dobra, na tym kończę ten odcinek z Metal Gear Solid Ground Zeroes i do zobaczenia i do usłyszenia tak właściwie, bo w dalszym ciągu kamerki nie będzie. Komputer nie uciągnie. I zawsze, nie, po prostu chcę zawsze wybrnąć z tej głupoty, jaką palnę na końcu, że się zobaczymy. Nie zobaczymy się, po prostu usłyszymy się w ostatnim odcinku z Ground Zeroes, gdzie będzie najtrudniejsza moim zdaniem z dodatkowych misji. Trzeba zabić 2 jegomościów. Bez alarmu. Dobra, trzymajcie się, pozdro, cześć, hej! We still don't know who sent those aircraft to strike the base.
The one thing we can say is the origin was Western. Any evidence of what was going on there was reduced to ashes, along with the enemy combatants. But somebody in America wanted to make sure no one found out about that black site. When you look at it, everything's worked out exactly as they planned. I've heard Washington has given tacit approval to the kind of facility that operated there, and things are moving ahead. Stopping terrorism is the new priority. And the identity of that somebody? My money's on one name. Cypher.